Cześć, witam Was na kanale Smart Tesy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić już do pełnej recenzji tunera Opticum HBB TV T-Box. Jak może pamiętacie, kilka dni temu pokazałem Wam budowę, wykonanie tego dekodera. Zapoznaliśmy się z jego specyfikacją techniczną. Dzisiaj, jak widzicie, dekoder już jest podłączony do telewizora. No i teraz będziemy mogli zapoznać się z jego funkcjami oraz działaniem. Na początek może zaczniemy od menu tego dekodera. I jak widzicie, menu składa się z 5 zakładek. Pierwsza to jest system i teraz w systemie możemy sobie sprawdzić informacje o naszym urządzeniu, czyli wersję sprzętu, wersję oprogramowania, wersję tutaj loadera, no i wersja HBB TV. I tutaj mamy tą wersję 2.0.1, czyli wymaganą tutaj ustawą obowiązującą w Polsce. Druga opcja, przywracanie ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania. Jak widzicie, nie ma możliwości aktualizacji oprogramowania poprzez internet, jedynie poprzez USB, więc jeżeli się pojawią jakieś nowe wersje oprogramowania na stronie producenta, to pobieramy sobie ją na pendrive'a i z tego miejsca będziemy mogli sobie ten tuner zaktualizować. Przechodzimy dalej, czyli od razu już do drugiej zakładki. Kanał. I tutaj mamy oczywiście wyszukiwanie kanałów, to jest główny ekran. Mamy możliwość włączenia zasilania anteny 5V, oczywiście jeżeli dysponujecie anteną ze wzmacniaczem. Następnie tryb wyszukiwania ręczny lub też automatyczny. Częstotliwości, jeżeli mamy tryb ręczny, no to tutaj zobaczmy sobie od kanału 5 do kanału 69 jesteśmy w stanie przeszukiwać się pasma. Czyli wszystkie multiplexy dostępne w Polsce będą prawidłowo wyszukiwane. Teraz przechodzimy dalej. Zarządzanie kanałami. Tutaj oczywiście trzeba wpisać hasło, żeby uzyskać dostęp. Domyślnie są to same zera. No i oczywiście na tej liście kanałów będziemy mogli sobie sortować kanały, przenosić, układać według własnej kolejności. I teraz jeżeli chodzi o sortowanie, przycisk menu pozwala nam sortować według kolejności LCN, częstotliwości, nazw kanałów, ale możemy też wybrać sposób ręczny sortowania. No i teraz mamy opcję zablokuj kanał, pomiń lub też przenieś. Podobnie jeżeli chodzi o układanie list kanałów ulubionych, mamy przycisk kanałów ulubionych na pilocie, zaznaczamy kanał i on jest tutaj dodawany do listy naszych kanałów ulubionych. Natomiast z tego co widzę, możemy sobie utworzyć tylko bodajże jedną listę kanałów ulubionych. Nie ma tutaj jakiegoś wyboru, przynajmniej na chwilę obecną. Nadzór rodzicielski. Tutaj również wpisujemy same zera, żeby się dostać do ustawień. I tutaj jak widzicie mamy tylko wiek dziecka do ustawienia. Czyli jeżeli sobie wybierzemy tutaj wiek dziecka, powiedzmy 10 lat i na którymś kanale będzie nadawany materiał dla dzieci powyżej tego wieku, to automatycznie ten kanał zostanie zablokowany i będzie wymagał wpisania kodu PIN do jego odblokowania. No i pozostaje nam jeszcze przewodnik po programach, czyli nasze EPG, ale to Wam za chwileczkę już pokażę z innego miejsca. Więc teraz sobie przejdźmy do preferencji. W preferencjach mamy możliwość ustawienia języka OSD, dźwięku, języka napisów, audiodeskrypcję możemy włączyć, wyłączyć. No i przede wszystkim tą opcję HBB TV, czyli tej telewizji hybrydowej. Domyślnie ona jest włączona, natomiast jeżeli byście nie chcieli z niej korzystać, to możemy ją też sobie w tym miejscu wyłączyć. No i też w tym miejscu możemy włączyć lub wyłączyć funkcję LCN. To nam będzie potrzebne właśnie do układania tych list kanałów, o których Wam wspominałem. Jest też opcja automatycznego uśpienia dekodera i tutaj domyślnie jest po 3 godzinach ustawione, natomiast minimalnie jest to, jak widzicie, 15 minut. A maksymalnie 3 godziny. Następnie mamy ustawienia odnośnie pamięci USB. Jak widzicie, ja sobie tutaj podłączyłem już pendrive'a na samym początku. No i w tym miejscu będę miał dostęp do plików PVR, czyli do tych wszystkich materiałów zarejestrowanych za pomocą tego tunera na pendrive'ie, do naszych filmów, muzyki, zdjęć, które będziemy przechowywać na pendrive'ie. No i mamy też opcję formatu takiego pendrive'a. I teraz zobaczcie, tego pendrive'a możemy sformatować do FAT32 lub też do NTFS, czyli oba formaty są obsługiwane przez ten dekoder. Jeżeli chodzi o konfigurację PVR, to możemy sobie tutaj ograniczyć rozmiar timeshift, tutaj w zależności od wielkości naszego dysku. Natomiast jak widzicie, od 1 giga do 4 giga możemy sobie to ustawić przy moim pendrive'ie 8-gigowym.
I tak naprawdę tutaj więcej opcji ustawień nie znajdziemy, jeżeli chodzi o konfigurację PVR. Więc teraz może przejdźmy do ostatniej zakładki ustawienia. I tutaj możemy ustawić hasło zabezpieczające właśnie te kanały, na przykład przed dostępem dzieci. Ustawienia czasu, czyli tu mamy strefę czasową, czas letni, aktualny czas, to możemy sobie albo pobierać automatycznie, albo ustawiać sobie ręcznie. Następnie ustawienia, no i tutaj do wyboru mamy dźwięk cyfrowy, PCM lub też dane RAW. Następnie proporcje, tutaj oczywiście 16:9 pillar box, pełny ekran rozszerzony, 4:3 letterbox, pan scan i też rozszerzony. No i tak naprawdę to jest tyle. System telewizyjny PAL lub też NTSC, no i rozdzielczość maksymalnie 1080p. Wracamy i przechodzimy do tej najważniejszych ustawień, czyli odnośnie sieci. I teraz zobaczcie, możemy korzystać z dostępu do internetu na dwa sposoby. Poprzez złącze ethernetowe, czyli podłączając sobie przewód internetowy bezpośrednio do dekodera. Tak mam w tym momencie podłączony taki przewód. Lub też za pomocą sieci Wi-Fi. Oczywiście, tak jak wspominałem w pierwszej części naszej recenzji, tunel nie ma wbudowanego Wi-Fi. Musimy sobie dokupić zewnętrzną kartę Wi-Fi. Ja akurat korzystam z karty Deco, nie tej oryginalnej od Opticum. I ta karta bez problemu też z tym dekoderem współpracuje. Bez problemu też wyszukuje mi sieci. Więc jeżeli teraz bym chciał się przełączyć na internet tutaj WLAN, to zobaczcie, mam dostępne wszystkie sieci Wi-Fi i zostałem połączony z moją siecią SmartTest, ponieważ już wcześniej sobie takie hasło do mojej sieci wpisałem i skonfigurowałem sobie tą kartę Wi-Fi. Natomiast oczywiście pewniejszym rozwiązaniem jest połączenie kablowe, które zapewnia zawsze lepsze transfery danych. I ostatnia zakładka timer, czyli tutaj będziemy mieć listę naszych zaprogramowanych nagrań, które będziemy chcieli zarejestrować za pomocą dekodera Opticum, T-Box, HBB TV. I to są wszystkie ustawienia tej funkcji tego dekodera. Jak może zauważyliście, nie ma oczywiście żadnych aplikacji takich jak YouTube czy jakieś inne aplikacje VOD, których byśmy tutaj mogli sobie bezpośrednio korzystać. Natomiast oczywiście będziemy mieć dostęp do aplikacji poprzez HBB TV na kanałach, które taką usługę oferują. Ok, to teraz sobie przechodzimy do listy kanałów telewizyjnych. No i zobaczcie, jeżeli mamy kanały wyszukane po LCN, to jak widzicie, kolejność jest tutaj poprawna. Wszystkie kanały są ułożone według kolejności LCN, więc bardzo wygodnie nam się tutaj z tego korzysta. Co ważne, wszystkie kanały zostają poprawnie wyszukane. Z tego co widzę, na liście kanałów nie brakuje żadnych pozycji. Wszystkie kanały z wszystkich multiplexów, przynajmniej w mojej okolicy, wyszukują się poprawnie i też bez problemu możemy sobie każdy z takich kanałów odtwarzać. Ok, to sprawdźmy sobie teraz, jak szybko dekoder reaguje na zmianę kanału, ponieważ to też dużo osób interesuje. Czyli zobaczcie, przyciskam sobie zmianę kanałów i kanał no praktycznie bardzo szybko nam się zmienia. Natomiast zauważcie jedną rzecz, że po zmianie kanału mamy zawsze taką lekką stop klatkę i dopiero następuje płynne odtwarzanie kanałów, czyli szybka zmiana kanałów, ale z tą stop klatką po każdej zmianie kanału. Więc tutaj na to zwracam Waszą uwagę, bo też często piszecie w komentarzach, czy właśnie taki efekt w danym dekoderze występuje. Ok, to teraz zobaczmy sobie działanie przycisku info oraz EPG. Info, pierwsze przyciśnięcie, oczywiście tutaj te podstawowe informacje, czyli tutaj numer kanału, jego nazwa, pozycja obecnie nadawana i pozycja następnej kolejności. Jest też oczywiście data, godzina. Drugi raz przyciskamy przycisk info, rozwija nam się tutaj ekran z opisem pozycji programowych. No i tutaj jak widzicie ten opis całkiem niezły, jest tutaj wyszczególniony reżyser, rok produkcji, opis programu, który możemy łatwo sobie przewijać. Pod spodem mamy też częstotliwość, jakość sygnału, jego poziom. Jak widzicie to wszystko bardzo czytelne, aczkolwiek mogło być moim zdaniem też nieco większe to EPG, byłoby łatwiej te informacje odczytywać, ale tutaj się nie czepiajmy. Kolejne przyciśnięcie przycisku info pokazuje nam opis dla następnej pozycji programowej, czyli możemy sobie też przeczytać dokładny opis tego, co będziemy
mogli za chwilę oglądać, czyli obecny opis programu i opis programu, który będzie w następnej kolejności. Więc tutaj, jak widać, bardzo dobrze to zostało rozwiązane. Przycisk back powrotu wychodzi z funkcji info. Teraz może EPG, czyli przycisk u góry od EPG. No i teraz zobaczcie, jak to EPG wygląda. Jest to EPG w tej wersji telewizyjnej, o którą dużo osób pyta. Czyli widzimy program telewizyjny dla poszczególnych tutaj kanałów. Jest też tutaj ta oś czasu, czyli widzimy, na jakim etapie jesteśmy obecnie, jakie programy możemy sobie tutaj odtwarzać. No i teraz zobaczcie, tutaj możemy też przechodzić sobie do przodu na każdym kanale, czytać sobie tutaj jakieś wstępne opisy. Natomiast klikając teraz info na wybranej pozycji, mamy opis tej pozycji, tutaj możemy sobie przeczytać. No i co ważne, zobaczcie, jeżeli sprawdzamy program dla innych kanałów, to w oknie podstępu możemy oglądać aktualny kanał. Czyli oglądając jakiś na przykład tutaj program, możemy w międzyczasie sobie sprawdzić, co jest nadawane na innych kanałach i też każdy taki materiał możemy sobie tutaj wyświetlić, podglądnąć, przeczytać jego opis, nie przerywając tutaj oglądania. Tak więc jeżeli chodzi o to EPG, jak dla mnie bardzo dobrze rozwiązane. No i mi ogólnie się ta wersja EPG podoba. Teraz jeżeli chodzi o na przykład programowanie nagrań z takiego EPG, to przycisk niebieski i teraz tak, pierwsze ciśnięcie to jest dodanie do takiego timera, czyli przypomnienia, czyli tutaj nam się uruchomi na tym kanale o danej godzinie, w dany dzień, ale jeżeli sobie przyciśniemy to przycisk dwa razy, to wejdziemy do opcji nagrywania i wówczas mamy zaprogramowane nagrywanie tego programu i w dany dzień, o danej godzinie taki program zostanie nagrany. Oczywiście takich materiałów do nagrywania możemy sobie dodawać kilka. Na przykład sobie tutaj dodajmy coś do przypomnienia. Tutaj też sobie jeszcze jakiś tam jeden kanał ustawmy jako przypomnienie. I teraz jeżeli sobie wyjdziemy tutaj do menu naszego dekodera i przejdziemy sobie do timerów, to zobaczcie, mamy tutaj całą listę naszych zaprogramowanych zadań. Czyli tutaj będzie nagrywanie programu z Puls 2 w dany dzień o danej godzinie. Tu tutaj będziemy przypomnienia, tutaj znowu nagrania, przypomnienia i w ten sposób możemy sobie całą listę zbudować i w ten sposób sobie programować nasz dekoder. Ok, zanim sobie przejdziemy już do tej funkcji telewizji hybrydowej, to jeszcze może kilka słów na temat funkcji time shift i nagrywania. Czyli zatrzymujemy materiał, no i oczywiście tutaj będziemy mieć oś czasu, materiał nagrywa się w tle, mam materiał zatrzymany, możemy go w każdej chwili odblokować. Możemy się tutaj po tej osi czasu zaraz poruszać, czyli przyspieszać do tyłu, do przodu. Jak widzicie, maksymalnie jest przyspieszenie 32 razy. No i to sterowanie bardzo proste, bardzo szybkie tutaj działanie funkcji time shift. Natomiast ta funkcja nie działa z automatu, też o tym pamiętajcie. Czyli jeżeli na przykład przejdziemy sobie na jakiś kanał, oglądamy dany kanał i chcielibyśmy cofnąć materiał o kilka sekund, to jak widzicie nie ma takiej możliwości, jeżeli wcześniej nie uruchomiliśmy funkcji time shift. I teraz jeżeli chodzi o nagrywanie, przycisk nagrywania na pilocie, jak widzicie nagrywanie nam się rozpoczyna automatycznie. Drugie przyciśnięcie przycisku pokazuje nam ile jest do końca nagrywania. Tutaj akurat 14 minut 23 sekundy, natomiast ten czas możemy sobie tutaj ręcznie regulować, wydłużyć. Tak więc mamy pełną kontrolę nad czasem nagrywania programu. Tak wyglądają te nagrania. One są z rozszerzeniem CTS, czyli z takim formatem zostają te materiały zapisywane. No i w nazwie widzimy tylko numer kanału, z którego nagrywaliśmy oraz tutaj datę oraz godzinę tego nagrania zakodowaną w tej nazwie. Oczywiście takie nagranie bez problemu możemy sobie odtwarzać tutaj z naszego pendrive'a. Czyli po wybraniu nagrania mamy go tutaj w tym małym podglądzie. No i przycisk czerwony oczywiście przerzuca nam na pełny ekran. Przyciski multimedialne pozwalają nam tutaj poruszać się po tej osi czasu. I tutaj również maksymalne przyspieszenie o 32 razy. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcję time shift oraz nagrywanie na tunerze Opticum HBB TV T-Box. Ok, to teraz przechodzimy już do tych opcji HBB TV.
Czyli może zaczniemy sobie od tych kanałów, które są nadawane w ramach telewizji hybrydowej, czyli na przykład TVP ABC2, Historia 2, kanał Legia TV, TVP i tak dalej. No i zobaczmy, wybieramy sobie teraz kanał nadawany w ramach telewizji hybrydowej, TVP ABC2. No i zobaczcie, już po chwili taki kanał nam się uruchamia i możemy go oglądać tutaj poprzez telewizję hybrydową. Zmiana kanału na TVP Historia 2. Przy telewizji hybrydowej, tutaj jak widzicie, nieco dłużej to trwa, ponieważ ładuje nam się to pierwsze okno. Natomiast już po chwili mamy dostęp do tego kanału. No i kolejny kanał, TVP Kultura 2. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I tutaj już nieco szybsze ładowanie materiału. Od razu nam się ten materiał uruchomił. Czyli nie za każdym razem to okno z HBB TV nam się pojawia. Teraz wracamy znowu do TVP Historia 2. No i zobaczcie, tutaj już znacznie szybsze uruchamianie. Przejdźmy teraz do kanału Legia TV, gdzie mamy tutaj dużo materiałów właśnie nadawanych poprzez HBB TV. I teraz zobaczcie, nieco już dłuższe ładowanie tej planszy. No i tutaj musimy chwilę poczekać na załadowanie się materiałów. Po załadowaniu mamy tutaj taki klasyczny dostęp już do tych wszystkich materiałów wideo nadawanych na kanale Legia TV. Spróbujemy sobie jakiś materiał tutaj otworzyć. Tutaj mamy możliwość przejść do opcji oglądaj i zobaczmy, ile to będzie trwało uruchomienie takiego materiału wideo na kanale Legia TV. No jak widzicie, nie było to tak długo, kilka sekund dosłownie i możemy sobie już oglądać materiał w pełnej rozdzielczości. Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie tutaj tym materiałami wideo, to nie działają tutaj przyciski te multimedialne, jeżeli chodzi o właśnie aplikację HBB TV, czyli nie możemy tutaj łatwo przewinąć materiału do przodu, do tyłu, tylko musimy przejść OK przyciskiem i dopiero z tego menu na ekranie możemy wybrać sobie opcję zatrzymania materiału wideo, zakończenia lub też przewijania. Przewijanie, przycisk OK, co 30 sekund nam przerzuca materiał do przodu lub też do tyłu po jednorazowym przyciśnięciu OK na wybranej funkcji. I teraz sobie przejdźmy może do działania funkcji HBB TV. Niech to będzie na kanałach TVP. Funkcja uruchamia się przyciskiem czerwonym, ale to nie działa od razu po zmianie kanału. Musimy poczekać kilka sekund, żeby funkcja HBB na danym kanale była aktywna. Zaraz zobaczycie, powinna nam się w tym momencie już pojawić. Jak widzicie, i teraz możemy przejść do aplikacji TVP VOD przyciskiem czerwonym lub przyciskiem niebieskim. I teraz możemy sobie przejść tutaj do 7-dniowej historii. I jak widzicie, możemy teraz cofnąć się i zobaczyć materiały, które były nadawane nieco wcześniej, kilka godzin wcześniej lub też nawet do 7 dni do tyłu. Po wybraniu takiego materiału klikamy OK na pilocie i następuje wczytywanie i odtwarzanie takiego materiału. Tutaj jeszcze jest samouczek, możemy go zamknąć, natomiast pokazuje nam tutaj, jak sterować w tym programie, jak tutaj poruszać się po danej osi czasu. Więc to jest takie dodatkowe ułatwienie. I jak widzicie, teraz sobie uruchamiam materiał, który był kilka godzin temu nadawany. I to jest taki chyba jeden z większych atutów, jeżeli chodzi o funkcję HBB TV. Teraz sobie wyjdźmy do oglądania na żywo i sprawdźmy sobie tą drugą opcję, jeżeli chodzi o HBB TV na kanałach TVP, czyli przejście do aplikacji VOD. I teraz znowu poczekamy na uruchomienie się funkcji HBB TV i przejdziemy teraz do tej aplikacji VOD od TVP, przycisk czerwony na pilocie. Aplikacja nam się uruchamia i teraz zobaczmy, czy będziemy mieć możliwość z niej korzystania na dekoderze Opticum HBB TV T-Box. Jak widać, nieco długi czas uruchamiania się tej aplikacji. Po chwili mamy tutaj znowu czarny ekran i za chwilę powinna nam się aplikacja załadować. No jak widzicie, trwa to dość długo. Na razie nic nam się nie pojawia na ekranie. No i w tym momencie dopiero aplikacja nam się zaczyna ładować. Natomiast już od razu widzę, że niestety
podobnie jak w dekoderach Fergusona, ta aplikacja nie ładuje nam się poprawnie, ponieważ tutaj przyciski sterujące są gdzieś po środku ekranu. Tutaj mamy jakiś zwiastun pozycji programowej, natomiast poruszanie się tutaj po tej osi czasu za pomocą tutaj tych przycisków no jest dość utrudnione. No i wybranie jakiegoś materiału wideo no praktycznie na chwilę obecną jest niemożliwe. Więc jak widać, nadal to działanie aplikacji HBB TV, tej funkcji, jeżeli chodzi o serwis VOD TVP, niestety nie działa tak jak powinien i jak dla mnie nie da się z niego korzystać. Ok, to teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na kanale Polsatu. Włączamy kanał Polsatu i zobaczcie, praktycznie od razu nam się już ładuje funkcja HBB TV. I mamy tutaj trzy opcje. Możemy przejść do kanału wydarzenia 24 nadawanego w ramach HBB TV. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Klikam OK. I tutaj już też nieco dłuższe ładowanie, jeżeli chodzi o aplikację HBB TV. Tutaj jeszcze są reklamy, nam się będą teraz wyświetlały. Druga z 8, więc tutaj może nie będę Wam zabierał czasu. Natomiast uruchomienie tego kanału nie stanowi tutaj jakiegoś problemu. Przechodzimy jeszcze raz do kanału Polsatu i teraz Wam pokażę na przykład właśnie tę aplikację Polsat Go, bo z tego będziecie najczęściej korzystali. Czyli znowu uruchamianie aplikacji, tutaj znacznie szybciej niż w przypadku aplikacji TVP i zobaczcie, jeżeli chodzi o tutaj układ aplikacji, sterowanie, poruszanie się pomiędzy tymi oknami, jest to znacznie łatwiejsze, znacznie lepiej zostało to dopracowane. No i jak widzicie, mogę sobie tutaj dowolne pozycje wybierać. Mogę się tutaj poruszać po tym menu. Możemy bez problemu sobie takie materiały wybierać. Klikamy opcję oglądaj i już po kilku sekundach materiał nam się otwarza. Oczywiście w przypadku tutaj aplikacji VOD od Polsatu mamy tutaj mnóstwo reklam, które musimy oglądnąć. Natomiast nie jest to oczywiście już zależne od dekodera czy też funkcji HBB TV, tylko od nadawcy, który nam te reklamy oczywiście oferuje. Natomiast jeżeli chodzi o płynność działania, jakość obrazu, no to jak widzicie, wszystko działa tak, jak powinno działać. Jeżeli chodzi o inne kanały, takie jak TVN, no to tutaj nie mamy już opcji HBB TV. Działa ta opcja tylko na TV4, który należy do Polsatu, no i na wszystkich kanałach należących do Polsatu i do TVP ta opcja HBB TV będzie Wam działała, natomiast inne kanały nie nadają żadnych materiałów, jeżeli chodzi o HBB TV, więc tutaj już nie mam Wam co więcej pokazać. A może zobaczmy sobie jeszcze aplikację TVP Go, jak to będzie wyglądało. Aplikacja nam się ładuje, jak widzicie. Trwa wczytywanie aplikacji i teraz z tego miejsca, jak widzicie, mamy już dostęp do całej aplikacji TVP Go od TVP i tutaj mamy już bardzo dobrą obsługę, jeżeli chodzi o wszystkie te materiały wideo, które są dostępne, również jeżeli chodzi o sterowanie, to działa to bardzo podobnie jak w aplikacji od Polsatu i tutaj już możemy sobie przeglądać te tytuły filmów, programów. Możemy sobie oczywiście uruchamiać każdy z takich materiałów. Oczywiście to wczytywanie trwa nie tak szybko jak na urządzeniach z Androidem, ale jak widzicie, bez problemu jesteśmy w stanie sobie każdy taki materiał odszukać. Możemy też sobie tutaj wybierać odcinki danego materiału i po kliknięciu play będziemy mogli taki materiał sobie oczywiście już otwarzać. Po oczywiście zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji TVP Go, czyli skanujemy ten kod QR, który nam się wyświetla. Następnie na telefonie zakładamy sobie konto w aplikacji TVP Go, logujemy się, no i po zalogowaniu będziemy już mogli sobie bez problemu wszystkie te materiały odtwarzać. Więc to jest na pewno bardzo przydatna aplikacja, oczywiście dla osób, które nie mają telewizji ze Smart TV, nie mają dostępu do aplikacji VOD na swoim telewizorze, to wówczas korzystanie z tej aplikacji TVP Go może być również bardzo tutaj ciekawą propozycją i jak widzicie, ta aplikacja w przypadku właśnie tego dekodera działa poprawnie. Z listy kanału oprócz aplikacji TVP Go możemy też właśnie przejść do Polsat Go HBB TV,
ale to będzie już dokładnie wyglądało tak, jak przed chwileczką Wam pokazywałem, przechodząc z pozycji samego EPG na danym kanale, czyli również mamy dostęp do tych wszystkich materiałów wideo nadawanych przez Polsat. Na bocznym pasku mamy oczywiście podział na seriale, programy, sport, regulamin i opcja zamknij. Tak więc to wszystko możemy też sobie tutaj bez problemu wybierać. No i jak widzicie też, jeżeli chodzi o obsługę tej aplikacji, no to nie ma tu większych problemów, no może z wyjątkiem tego czasu reakcji, który mógł być nieco szybszy, no ale pamiętajmy, że jest to tuner DVB T2, a nie tuner na Androidzie o mocnej specyfikacji technicznej. Tak więc dla osób, które nie mają funkcji Smart TV w swoich telewizorach, nie mają przystawek z Androidem, boxów TV i tak dalej, takie rozwiązanie jak HBB TV na tym urządzeniu może być jak najbardziej ciekawą propozycją. No i na koniec zobaczmy sobie jeszcze czas uruchomienia się tego tunera, czyli wyłączymy sobie tuner. On teraz przechodzi w tryb uśpienia. Jak widzicie, na wyświetlaczu mamy wyświetloną aktualną godzinę. Bierzemy sobie stoper. No i teraz power i czas start. Zobaczmy, ile tuner potrzebuje do pojawienia się obrazu na ekranie od kliknięcia przycisku power. Jak widzicie, mamy już 11 sekund, na razie jest cały czas okno logowania, ten pierwszy ekran startowy. 20 sekund, nadal ekran początkowy. No i jak widzicie, 31 sekund ładowanie, 34 sekundy, 35 sekund do pojawienia się obrazu na ekranie naszego tunera. Ok, i na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję tunera Opticum HBB TV T-Box. Jak widzicie, tuner poprawnie wykonany, metalowej obudowie z czytelnym wyświetlaczem, dwa wyjścia USB, dzięki czemu możemy podłączyć na przykład dysk zewnętrzny i równocześnie kartę Wi-Fi, jeżeli byśmy chcieli korzystać z dostępu do internetu właśnie bezprzewodowo. Mamy możliwość podłączenia też internetu kablowo za pomocą złącza RJ45, wyjście HDMI dla nowszych telewizorów, wyjście tutaj z kart dla starszych. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie tunera i jego oprogramowanie, to tutaj nie zauważyłem jakichś większych problemów. Kanały wyszukują się poprawnie, są ułożone według kolejności LCN. No i co ważne, kanały z wszystkich multiplexów zostały u mnie wyszukane nawet na antenie pokojowej, czyli mogę przyjąć, że głowica zastosowana w tym dekoderze jest dobrej jakości. I jeżeli chodzi o funkcje takie jak time shift, nagrywanie, to tutaj nie mam najmniejszych uwag. Wszystko działa poprawnie, natomiast zwróćcie uwagę, że pliki zapisywane są w formacie CTS. Teraz jeżeli chodzi o szybkość działania tego tunera, to tutaj minusem jest czas uruchomienia się, ponieważ jak widzieliście, jest on bardzo długi. Natomiast już samo działanie, zmiana kanałów, tutaj nie mam jakichś większych uwag, kanały zmieniają się szybko. Aczkolwiek musicie pamiętać, że po każdej zmianie kanału mamy takie lekkie sekundowe zatrzymanie obrazu, więc jeżeli komuś to przeszkadza, no to zwracam na to uwagę. Bardzo dobre moim zdaniem tutaj to EPG, informacje o programach, czytelne, możliwość sprawdzania sobie informacji o kolejnych programach. To działa ok, dobrze to wygląda graficznie. No i też bardzo dobre EPG, gdzie możemy sobie sprawdzać program telewizyjny dla różnych kanałów na poszczególne dni. I to wszystko nie wpływa na oglądany aktualnie kanał, czyli możemy sprawdzić, co jest na innych kanałach, przeczytać sobie opisy tych pozycji programowych, równocześnie oglądając, słuchając wybranego kanału. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o ten największy atut tunera Opticum T-Box, czyli ten dostęp do telewizji hybrydowej, tej HBB TV, to jak widzicie, działają nam te kanały nadawane w ramach HBB TV, czyli na przykład TVP ABC, TVP Historia, TVP Kultura, do których nie mamy dostępu na klasycznych tunerach TVB T2 i to jest na pewno atut, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. No i też działają te aplikacje TVP Go, czyli dostęp do tych materiałów VOD, bibliotek VOD od TVP, jak również od Polsatu, gdzie mamy aplikację Polsat Go, która również tutaj nam będzie działała. Natomiast
Oczywiście samo działanie tych aplikacji, głównie czas ich uruchamiania, jest zdecydowanie gorszy niż w przypadku aplikacji na Androidzie, które znacie z boxów TV, z telewizorów, z funkcjami Smart TV, więc tutaj też musicie o tym pamiętać. Natomiast ta funkcjonalność jak najbardziej ok. Dostęp do tych dodatkowych kanałów właśnie nadawanych drogą internetową. I to było tyle, jeżeli chodzi o tą funkcję HBB TV. Mi w tej telewizji hybrydowej tak naprawdę podoba się chyba tylko jedna rzecz, a mianowicie możliwość cofania materiałów o kilka godzin, o kilka dni do tyłu. Natomiast pamiętajcie, że ta funkcja działa tylko i wyłącznie na kanałach TVP, czyli na żadnych innych kanałach nie będziecie mogli cofać materiału wideo wstecz. Niestety żadna inna platforma oprócz TVP takiej możliwości nam nie oferuje. Mało tego, wszystkie te funkcje HBB TV, czyli ta telewizja hybrydowa, działa tylko właśnie na kanałach TVP oraz na kanałach Polsatu. Z tym, że na kanałach Polsatu, jak widzieliście, nie ma możliwości cofania. Jest tylko ta aplikacja Polsat Go, gdzie możemy sobie wyszukiwać materiały wideo i z niej odtwarzać, podobnie jak w aplikacji TVP Go. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o możliwości HBB TV. Żadne inne kanały oprócz TVP i polsatowskich na chwilę obecną nie udostępniają żadnych materiałów w ramach HBB TV. Tak więc tak to na chwilę obecną wygląda. Z mojej strony ci to by było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to jak zwykle proszę Was o łapkę w górę. Zachęcam też do subskrypcji kanału i do zobaczenia wkrótce w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!